Jedno z kłamstw dotyczących życia z Bogiem polega na tym, że on rzekomo interesuje się tylko tak zwanym życiem duchowym, chodzeniem do kościoła. Na szczęście Psalm 23 uczy nas, że jest zupełnie inaczej, a Bóg jest zainteresowany i przejęty każdą dziedziną Twojego i mojego życia. Ależ to jest dobra wiadomość. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. do życia z Bogiem, słowo daje. Panowanie Jezusa, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to jest dobra wiadomość, ależ to wspaniale, że mogę mieć takiego Boga, króla, szefa, dyrektora, trenera, kierownika. Te ludzkie obrazy mogą nam trochę pomóc zrozumieć, że On chce. Być w tym życiu najważniejszy. On chce w tym życiu wpływać dla naszego dobra, z miłości i w miłości, szanując naszą wolność, szanując relację z Nim, świętą sztamę, jaką mamy z Bogiem w przymierzu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Y, idziemy przez psalm 23. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, że Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Y, teraz mówimy o kolejnych wersetach, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, albo w innym tłumaczeniu przywraca mi życie. Wow! Taki jest Bóg. Zainteresowany moim odpoczynkiem? Zainteresowany tym, żebym tętnił życiem, żeby to życie ze mnie nie wyciekało, nie marnowało się, żebym prowadził życie jakościowe. W Ewangelii Jana Jezus pięknie mówi, że przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości i używa tam takiego słowa Zoe, które oznacza Boże życie, niekończące się życie, o wiele głębsze, większe i wspanialsze niż to życie tylko które znamy, życie biologiczne, czy nasze życie psychiczne, psychologiczne, wewnętrzne. Jest jeszcze życie Zoe, które płynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To życie nas napełnia, to życie daje nam zupełnie inną, wieczną perspektywę. Pan pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Wiąże mi się to niezwykle z Bożą troską o mnie, z tym, że On mnie zna, z tym, że On mnie przenika. Od jakiegoś czasu interesuję się paralotniarstwem. Szkole się w tym zakresie, ćwiczę się, rozwijam. Paralotniarstwo to taka moja pasja, moje hobby, unoszenie się na skrzydle nad ziemią z błogosławieństwem żony, więc w sposób błogosławiony i bezpieczny. Dlaczego teraz przychodzi mi na myśl to paralotniarstwo? Bo Pan wie, jak ja muszę odpoczywać, Pan wie, czego potrzebuję. I pamiętam, że kiedyś siedziałem sobie na górze żar, czekając na odpowiednie warunki do, do szkolenia, do lotu i patrzyłem sobie na tę piękną okolicę, na, na, na okoliczne wzgórza, na jezioro widoczne tam w dolinie, w okolicach Międzybrodzia i słuchałem akurat psalmu 139, gdzie padają takie słowa Przenikasz i znasz mnie, ty wiesz kiedy siadam i wstaję i w tamtym tłumaczeniu, w tym audiobooku było powiedziane Ty wiesz kiedy siadam i jak odpoczywam. Ty Boże wiesz, jak ja odpoczywam. Tak mnie poruszyły wtedy te słowa. Poczułem, że Bóg wie, dlaczego mnie kręci paralotniarstwo. Bóg wie, dlaczego stworzył mnie tak, a nie inaczej. Bóg też wie, dlaczego Ciebie stworzył tak, a nie inaczej. Dlaczego Ty masz takie, a nie inne hobby. A może nie masz tego hobby, może je zaniedbałeś, może gdzieś zniknęło. Hobby jest bardzo ważne, bo ukazuje coś z naszego serca. Ukazuje coś, co Pan Bóg w nas. Włożył. Dlatego jednych kręci y, renowacja mebli, innych zbieranie znaczków, innych gra w koszykówkę, innych gra na gitarze, a mnie paralotniarstwo. Bóg wie, jak poprowadzić mnie na zielone pastwiska, gdzie mogę odpocząć. On, on przywraca mi życie, orzeźwia moją duszę. Wracamy do Psalmu 23. Piękne jest to, że taka jest Boża Miłość, Boża Troska. Boża Miłość to znaczy, Bóg chce dla mnie tego, co najlepsze. On troszczy się o mnie, karmi i pielęgnuje. Wow, taki jest nasz pasterz, taki jest nasz Bóg. I ważne jest to, że Bóg swoją miłością i troską ogarnia mnie całego. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy, że Bóg pokoju, niech nas całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa. Duch, dusza i ciało to jest jedna z koncepcji rozumienia człowieka. Zwykle wiemy, że jest ciało i dusza. To jest jeden z obrazów, które widzimy w Słowie, w nauczaniu Kościoła, ale drugi z obrazów składa się z trzech elementów, bo jesteśmy stworzeni przez Boga w Trójcy Jedynego a więc duch, ta niewidzialna część we mnie, Jego duch we mnie, dusza, wszystko to, co psychologiczne emocje, myśli, wola i fizyczne ciało. Panu Bogu zależy na tym, aby wszystkie te obszary, no właśnie tak jak czytamy w liście do Tesaloniczan, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc Bóg pragnie Twojego i mojego powodzenia zarówno w dziedzinie ducha, jak i duszy, jak i ciała. Taki jest cudowny nasz pasterz. Żydzi w Biblii. Do dziś zresztą, kiedy myślą o wierze w Boga, to ogarniają życie spójnie, całościowo, jedno życie. Nie robią sobie szufladek, życie z Bogiem i życie bez Boga. I myślę, że to jest cudowne rozwiązanie. Na tym też polega frajda życia z Bogiem, że całe moje życie, cała moja osoba należy do Niego, jest z Nim. Wtedy nie mam rozdarć, wtedy nie mam frustracji niepotrzebnych, bo wiem, że Pan ogarnia sobą mnie całego. W końcu on jest dobrym pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Przywraca mi życie. Może ty dzisiaj jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz życiowego restartu. Może chcesz już z tym życiem skończyć. Nie rób tego. Warto żyć. Warto żyć z Bogiem. Warto zwrócić się do Jezusa, aby Jego życie przerastające nasze możliwości, przekraczające nasze wyobrażenie, aby Jego cudowne życie popłynęło do Ciebie. Niech tak się stanie, Duchu Święty. Niech płynie Boże życie w imię Jezusa. Niech przelewa się przez nas Jego łaska, Jego obfitość. Kiedy odwracamy się od grzechu, a zwracamy się do żywego Boga. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.